Emil, powiedz, jakiej piosenki się przed chwilą nauczyłaś? Stój, chodź tu. To jest ciężkie, wiesz? Czas przemija. Odchodzi w zapomnienie każda upragniona chwila. No i właśnie, dzisiaj mija 6 tygodni, odkąd złamałem rękę i jadę do szpitala ściągnąć cast, czyli gips. Chociaż gips mam tylko tu pod spodem, a tu u góry tylko bandaż. No ale jedziemy zrobić ostatnie prześwietlenie po 6 tygodniach. Konsultacja ostatnia, mam nadzieję, z doktorem. I koniec ciężkiej choroby, złamania ręki. Wczoraj wymyśliliśmy, co to hip, 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 hurra! Miasteczku wczoraj się nazywało co to hip i tata wymyślił hip, hip, hurra! Dobra, wsiadamy, bo mamy za pół godziny wizytę. Jedziemy. Zamknięte. Co? Dobra, jesteśmy po wizycie, gips ściągnięty, ale ręka nie ready jeszcze. Ręka jeszcze nie jest za bardzo gotowa na to, żeby latać sobie samej bez gipsu, mam wrażenie. Boli dalej i jeszcze jest taka, no wiecie, jak to 6 tygodni nieużywana, nie idzie wygiąć ani w prawo, ani w lewo, ani podnieść, ani nic, mięśnie zastane, nie pracują, słabe. No i ogólnie do dupy, no. Ogólnie jest no niefajnie, nie mogę jej tak kurde wygiąć ani w tą za mocno, no ale mam nadzieję, że jakoś tam będzie to dobrze za niedługo. Lekarz powiedział, że no niestety bez operacji przy takim złamaniu to jest powrót do zdrowia w około 90%, 90-95%. W moim przypadku też lekko ta właśnie kostka, co tutaj taka jest ta z boku, gdzie ona nie była złamana, tylko złamanie miałem od tej strony tutaj, jakby wewnętrznej, ale ta kostka jest taka lekko opadnięta, no i tam trzeba to ćwiczyć, wyginać mięśnie i tak dalej. Rękę wyginać, mięśnie muszą wrócić do swojej mocy. No i zobaczymy, no mam nadzieję, że z jakiś miesiąc, dwa i będzie dobrze. Można było, powiedział, jeszcze w pierwszy dzień zrobić operację, wsadzić tam jakieś blaszki, które zostałyby ze mną do końca życia i już bym mógł jeździć skuterem po tym miesiącu i tak dalej, już by było wszystko dawno tak jak trzeba, no tylko, że trzeba by było zrobić operację, trzeba by coś było wsadzić w rękę i żyć z tym do końca życia, bo to już się podobno tamtej rzeczy, która by tam coś naprawiła tą rękę, nie wyciąga. No i chyba wolę mieć 5% mniej sprawną rękę, niż żyć z jakimś obcym ciałem w ręce i tak. No fajnie by było, bo już bym dzisiaj, mówię, mógł wszystko robić, o wiele w krótszym czasie bym powrócił do w pełni zdrowia, no ale no trudno, jest jak jest, mam nadzieję, że i tak będzie dobrze, muszę ćwiczyć, ważne, że o palce chodzą, coś tam się rusza, będzie dobrze. Jesteśmy w Decathlonie, bo potrzebujemy sobie krzesła kupić, takie coś jak to na przykład, które moglibyśmy używać gdzieś na plaży albo gdzieś jakbyśmy sobie chcieli pojechać autem, no i gdzieś sobie usiąść, no to właśnie coś takiego by się nam przydało. Mówi, że to krzesło jest tak wygodne, że mi nawet nie da usiąść. Tak? Czemu? No bo jest tak za wygodne, że się nawet nie można usiąść na tym. Co to za krzesło? 1350 batów, to jest, 140 zł, powiedzmy. To jest taki leżak, który można rozłożyć sobie, żeby się położyć. Mhm. No. Usiądę. A powiedzmy, że jest okej. Okay. A tam to takie wygodne? To pokaż, przetestuję. Ja mam pierwsze w kolejce. Dawać, ruszać się. Ruchy, karaluchy. Bra, teścik. Teścik. Co? Takie wygodne? No, także jakbyście byli ciekawi, ile kosztują takie krzesła w Tajlandii, no to 1200 batów, to jest jakieś 130 zł, powiedzmy. 1350 to, na którym siedzi Emma. Tutaj jeszcze z takim miejscem na kubeczek, to jest też 1300 batów mniej więcej. Nie, to jest tylko 780, czyli to 80 zł. To dużo taniej. Tu mamy 550 za to. Tutaj mamy już 400 batów, czyli 45 zł. To jest fajne. Tak? I tutaj też są po 450 batów. A to, Emi, to najmniejsze? To też 450? No, też 450 to. Musi być wygodne. No jest wygodne, mi się na nim bardzo dobrze siedzi. No. Trochę takie niskie, ale przynajmniej małe też. Jeszcze wypróbuję, to kosztuje 200. No to już taki. No to już niezbyt wygodne. No, to już nie, to raczej nie. No, czyli jakieś, powiedzmy, 50 zł za krzesło.
niecałe nawet w sumie, za te są tańsze, muszę zaraz je wypróbować. Tylko jeszcze usiądę na tym za 1350. No wygodne, ale powiem ci, że tam to nie jest jakieś złe, tylko to fajnie, no bo ma jeszcze oparcia tak na ręce. Dla mnie to jest lepsze, bo ma wyżej, w głowę sobie opieram. Nie opieram głowę. 400 batów, no właśnie, to krzesło ma problem, bo to krzesło ma takie, cholera, te. Tutaj się nogi na tym kładzie, bo tak się jakoś się tak siada i to gniecie w nogi. To jest właśnie słabe przy tym krześle. To jest taki dziwny jakiś kokon, kokon pająka. To kosztuje 2000. 2000? Mhm. Ujacie. A co, siedziałeś na tym może? Siedzę na tym. No i? To jest chyba takie samo. Słabo chyba, co? No. Nie, no powiem ci, że to małe to mi chyba najbardziej odpowiada, bo tutaj o, oprzeć się też jest o co i nie wbija mi się nic w nogi. A ile ono kosztuje? Właśnie chyba 450 batów. Troszkę jakby miało wyższe to oparcie, to by było idealnie. Wiem, że to ma tu fajną taką kieszonkę na przykład na telefon. O, jeszcze ma kieszonkę na telefon na przykład. Jać. A to? To też ma. To no, jest to samo. Inny kolor tylko, tak? No tu masz to. Ej, może kupimy sobie namiot. O, kupmy sobie namiot. Będziemy spać na tarasie. Fajnego grilla tu jeszcze znalazłem, patrzcie na to. Taki tutaj, o, fajowy. Tam sypiemy sobie węgiel. Sobie zapalamy, tam powietrze dochodzi, więc dobrze się pali. Tu taka jeszcze klapka, w sumie nie wiem, czy to też tak, no nie, nie moglibyśmy raczej smażyć czegoś przy zamkniętym tym grillu, bo chyba by się nie zmieściło, nie wiem, chyba nie. W każdym bądź razie to raczej chyba, żeby nie narozwalać, nie narozsypywać, możemy sobie dwoma klamerkami zamknąć. Grill się składa, tak jak tam ładnie widzimy, bardzo mało miejsca zajmuje, a jest taki stabilny bardzo. Bardzo taki stabilny. Ja kiedyś miałem taki mały ogrodowy grill, to on był taki, że się go dotykało, on latał tak jak nie wiem co, a ten taki na plażę właśnie albo gdzieś, żeby sobie pojechać i zapalić sobie gdzieś grilla, coś zjeść fajnego, no to wydaje mi się, że naprawdę dobra opcja. Kosztuje 2200 batów, czyli jakieś tam 230 zł. O, na koal, czyli na węgiel. Mhm. Na węgiel drzewny oczywiście. Fajny grill, spodobał mi się. Tak. Muszę sobie kiedyś kupić. Co? Jeśli chcę powiedzieć, że tutaj jest taki namiot, taki dla dzieci, więc kosztuje 2300 po prostu. 2300, a jest duży. 2300 za super namiot. Bardzo super. Jest napisane, że na 4 osoby aż. Taki stolik zmieści można sobie jeszcze dodatkowo kupić za 600 batów. Za 600? Gdzieś tak, aha, tutaj, tu jest 600 batów za stolik, czyli tam 65 zł. To jest ta mata chyba też, ta taka na spód, za 650. Tutaj, o, i duży namiot za 2300 batów, 240 zł na 4 osoby. Naprawdę spoko. Z matą 3600, no niecałe 400 zł ze stolikiem, matą i w całym komplecie. No tak, nawet fajnie. Tak? Chciałabyś taki? Tak. Super, w pokoju, w salonie rozłożymy. Nie! Byłem tu jeszcze całymi dniami nocami. Serio? Takie dobre? Ryż z kurczakiem taki dobry? Całymi dniami nocami? Papryki. A, jeszcze papryki, no właśnie, bo tu już jest trochę z papryką. Nie ma lipy. Tutaj ginger chicken z jajkiem i papryczkami. Słuchajcie. Dzisiaj znowu przepiękna pogoda, bo o pogodzie chciałem dwa słowa powiedzieć. I słuchajcie, tutaj ta pora deszczowa w Pattaya to jest naprawdę póki co no, cudowną porą, bo jest troszeczkę chłodniej, co nie? Tak, troszeczkę tylko. Słońce jest oczywiście bardzo mocne i jest bardzo gorąco, ale pogoda jest bardzo udana. Jak przyjedziecie do Pattayi, przyjdźcie tutaj. Jak to się nazywa to miejsce? Naprzeciwko FX Hotel. Tu jest FX Hotel, a naprzeciwko się siedzi i je. Powiedzcie pani, żeby zainwestowała w wiatraki. No, wiatraki trzeba tutaj kiedyś pani zasponsorować chyba, bo coś sama nie może się domyśleć. No i słuchajcie, i chciałem tylko jeszcze powiedzieć to, że w nocy obudził nas bardzo mocny deszcz i wiatr. Co prawda jest właśnie ta pora deszczowa i powinno lać i jeszcze właśnie być naprawdę zła pogoda. I była, ale o wpół do drugiej w nocy. Więc o wpół do drugiej w nocy polało, powiało, a rano się budzimy i znowu jest wszędzie suchutko, już wyschnięte, bardzo ciepło, bardzo gorąco, słońce. I taka pogoda deszczowa w Tajlandii, pora deszczowa, to
Bardzo mi się podoba. Jeśli macie tutaj dom, na przykład łażą wam gdzieś jakieś stonogi czy coś, na przykład mieszkacie blisko jakiejś dżungli czy coś, albo w wiosce, no to jak kosztuje na przykład jakieś 100 zł takie wyczyszczanie, jakby to można nazwać. Pesty? A to się... No, pesty. No to to za dużo nie pomaga. Może jak macie jakieś gniazdo, na przykład komarów, no to wtedy to może to zabije i będzie się mniej, ale wczoraj były pesty i godzinę później przyszliśmy na basen i już wszystko łaziło tak samo, więc no trochę się tego nie opłaca. No raz w miesiącu są takie pesty robione, czyli jest psikane na właśnie komary, na jakieś wszystkie robactwo i tak dalej, po podwórku, po krzakach, po to, żeby właśnie nie było komarów, żeby nie było jakichś tam gąsienic łażących i takich innych rzeczy, mrówek. No jest to raz w miesiącu robione, ale właśnie nie za bardzo to cokolwiek pomaga, bo tak jak ja mi powiedziała, pół godziny później i tak już wszystko łazi, lata i... Aha. I nie za bardzo się to opłaca robić, no ale może akurat, no nie wiem. Znaczy latać na szczęście komarów jakoś tak za dużo nie ma, ale łażą teraz w tej porze mokrej, deszczowej, takie gąsienice jakieś po podłodze i ich jest najwięcej. No tak to w sumie z niczym więcej problemów nie ma. No dobra, zabieram się za jedzenie. Mam dla was jeszcze tylko jedną na koniec ważną wiadomość do przekazania, ale to za sekundę. W aucie prawie rezerwa, już bardzo blisko. Trzeba jechać na stację. A pamiętacie, po ile paliwo w Tajlandii? Diesel 3,50, benzyna, czekajcie, 3,90, takie ceny w Tajlandii, tylko z której strony my mamy wlew? Z mojej? Chyba z twojej, no. Dobra, także 3,50 i 3,90 w Tajlandii, takie ceny. Zaraz zatankujemy za 1000 batów, prawie że do pełna, także tyle mniej więcej tutaj wychodzi za pełny bak w tym samochodzie. Na zdrowie! Spokojnie, pan już tutaj czeka, na co on czeka? Hello? Get some room here, home. Sorry? Yeah, get some room here, about 2 minutes. 2 minutes? Yeah. Okay. Okay, thank you. Okay. Co? Powiedział? Just a moment. No wiem, ale dlaczego? O to mi chodziło. Ja nie zrozumiałem. No właśnie, też nie zrozumiałem, dlaczego. Tu zrobili. Dlaczego tak mamy czekać? A, bo tam jakieś remonty. Tam zamknięte. To zrobili. Sobie ludzie mogli kupić. Poczekamy 2 minuty i za 100 do pełna zatankujemy i jedziemy dalej. No, tak jak mówiłem, za 1000 batów, zobaczcie, pełna wskazówka paliwa. I jeszcze mało tego, dali nam 2 małe wody, żebyśmy za to, że chyba musieliśmy te 2 minuty poczekać, to jeszcze dwie takie wody jeszcze żeśmy dostali. No i, no i tak wygląda sytuacja z paliwem w Tajlandii. No i w tym momencie pomału się z wami dzisiaj żegnam. To taki spocony, bo właśnie jesteśmy na krokach. Wszyscy łazimy pod górę, na dół. O, moja ręka bez gipsu. Łazimy pod górę, na dół i tak dalej. A co jeszcze chcę nawiązać? Właśnie chcę jeszcze do tej ręki ostatnią rzecz nawiązać. I do tego filmu, który dzisiaj właśnie widzicie. Że dzisiaj jest 20 sierpień i pewnie ten film będzie jutro na kanale, 21 sierpnia. I pewnie kolejne odcinki, które jeszcze przez kilka dni się pokażą na kanale, to będą jeszcze z gipsem, bo będą nagrane troszkę wcześniej niż dzisiaj. I z racji, że chciałem ten film aktualny dać odnośnie ściągnięcia tego gipsu, to chcę go wrzucić od razu na kanał, żeby się z wami podzielić tą informacją i najbardziej aktualnymi informacjami o pogodzie, która jest bardzo dobra. Dlatego dzisiaj właśnie jest film już bez gipsu, a jeszcze przez kilka dni będzie kilka filmów z gipsem. Także taka informacja, żeby było wszystko jasne, że wszystko gra. Także pozdrawiam, a to, na który was teraz film zapraszam, to zdam się na algorytmy YouTube'a i po prostu zobaczę, który będzie najbardziej odpowiadał waszym preferencjom, waszym upodobaniom. Także na pewno będzie to dobry film i zachęcam do obejrzenia. I niestety tylko będzie można go obejrzeć poprzez kliknięcie w ikonkę, która teraz wyświetla się na ekranie. Także zachęcam do oglądania kolejnego odcinka. Na razie pozdrawiam z głośnej ulicy na Pratamnak. Pozdro 600, cześć!